Pan Jezus narodził się w Betlejem. Nie w szpitalu, nawet nie w domu, ale w biednej stajence. Mamusia z miłością i troską pochylała się nad nim, podobnie też święty Józef, chociaż nie był jego ojcem, tylko opiekunem. Narodzenie Pana Jezusa ubogim pasterzom ogłosili aniołowie, a niezwykła gwiazda, która pojawiła się na niebie, przyprowadziła do Betlejem mędrców, którzy złożyli w darze złoto, kadzidło i mirrę. Maryja z Józefem ofiarowali Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i wtedy Bóg przez starca Symeona zapowiedział, że to dziecię jest Zbawicielem świata. Niestety, gdy o narodzeniu Pana Jezusa dowiedział się okrutny król Herod, kazał wymordować w Betlejem wszystkich chłopców. Na szczęście święty Józef, ostrzeżony we śnie przez anioła, zdążył uciec ze świętą rodziną do Egiptu. Dopiero gdy po kilku latach zmarł król Herod, święta rodzina powróciła do Nazaretu w Galilei.